No teraz to już tylko Bóg wie, gdzie ja jestem. Siema, ja jestem gdzieś. To jest dobre, że powiedziane. Gdzieś. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mogę być. I wygląda na to, że żadne auto nie jedzie w tą stronę, w którą ja się mam udać. Jestem gdzieś na rozdrożu pomiędzy Martwym Morzem, drogą na Martwe Morze, a na Jericho. W stronę tam Jeruzalem, nie? W tamtą stronę, o, jak widzicie, jest Jeruzalem. A tu, jak to pięknie właśnie wygląda, super w ogóle to jest, fajny wygląd to ma, jest na Morze Martwe. Super, nie? Będzie wesoło. O, panowie policjanci. Już mnie jeden skontrolował, właśnie jak szedłem z tym czarnym, w momencie, gdy doszedłem do jasnego, wyjechał taki jeden, nie? I tak wyskakuje i o, dzień dobry, co tam, nie? Ale fajny goście był, sobie z nim pogadałem. Ale byłem tak zmęczony, tak mi się spać chciało już, w autobusie siedziałem, zasnąłem dwa razy. Moment, łapiemy stopa. Łapiemy stopa, dwa auta przejechały, ty, to jest rekord. Ty, już chyba się pomylili. Tak dużo to jeszcze tutaj nie jechało. Nie wiem nawet ile tu jestem, już zdążyłem się przebrać. Na mapę się pogapić. Raz zobaczyć, że auto przejechało obok mnie. I to było w sumie tyle. Ale zimno teraz jest. Już na pustyni w ogóle jestem, nie? To już trzeba zobaczyć. Tylko i wyłącznie piaski. Tu już zieleni nie ma. Tam jest krzaczek i tam jest krzaczek, ale te... Ogólnie tutaj to już zieleni prawie nie ma. Zmęczony jestem, chcę iść spać. Ale chyba się tu nie rozbiję, bo jakoś nie czuję tego. Mimo tego, że jestem zmęczony, po prostu spróbuję złapać jeszcze jednego stopa. Będę to usiłował to zrobić przez kolejną godzinę. Jeżeli przez kolejną godzinę się to nie uda, to wtedy tu się rozbiję i pójdę spać. I będę miał wszystko gdzieś. I wtedy nie chcę sobie odpuszczać Czarnego Morza. Chcę jechać na to Czarne Morze. Martwe Morze, przecież. Nie wiem dlaczego całą swoją podróż Morze Martwe nazywam Morzem Czarnym. Taka prawda. Dobra, ja lecę, nie będę cię tu zatrzymywać. Siema.